Dbają o nasze bezpieczeństwo zarówno w dzień, jak i w nocy. O tym, jak bardzo są potrzebni, świadczy chociażby ilość zgłoszeń telefonicznych z prośbą o interwencję. Wejherowska Straż Miejska patroluje ulice miasta zarówno poprzez patrole piesze, zmotoryzowane, a kalwarie za pomocą quada. Teraz może pochwalić się jeszcze patrolami rowerowymi. Rowerami patrolowane są głównie te miejsca, gdzie ciężko dojechać pojazdem, a wręcz nie powinno się tym pojazdem wjeżdżać. Parki miejskie, podwórka, inne miejsca, gdzie na co dzień radiowozem nie wjeżdżamy, nie patrolujemy tych miejsc. Strażnicy miejscy na rowerach pojawili się na wejherowskich ulicach 11 lipca. Kontrolować będą okoliczne tereny do końca września. Jak sami podkreślają, na co dzień widok rowerowych patroli spotyka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców. Ludzie bardzo miło nas przyjmują, są zaskoczeni. Możemy być praktycznie w każdym zakątku miasta. Fundamentalnym zadaniem strażników będzie reagowanie na przypadki wandalizmu i negatywnych zachowań związanych z alkoholem. Patrole podejmować będą też inne interwencje porządkowe i związane z zakłócaniem spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców. W razie potrzeby wspierani będą patrolem zmotoryzowanym.